Hej wszystkim, witam was po raz kolejny w grze Don't Strafe, gdzie znajdujemy się po ostatnich przebojach. Light to było? Nie. Chciałbym sobie zrobić tego strażaka. On chyba w udzie jest, ale nie. W survivalu. Żeby gasił po prostu trzy te zębatki. Skoro nie trzy zębatki wziąć. Kurczę. Z zębatkami może być... O, są trzy zębatek, mam na szczęście za was. Uff, to mnie uratowało. Poczytałem to trochę. I wygląda na to, że po prostu... A jest coś tam. 15 lodu i 2 te. Okej. To proszę. Raz. I... Tak. I muszę znowu się iść nazbierać drzewo, jakby inaczej. I gdzie jest drugie? Kurde, się gubił już. I dwa. Tak, okej, patrzmy dalej. Drugalu. Nie wiem to, które faktycznie. Co to było? I no się zgubiłem. Zajęta. Powder, nie, nie, na samym dole. 15 lodu, który powinien mieć w lodówce jeszcze. Yeah. Pięknie, mam lód, czyli mogę iść sobie tutaj wykonać to. Pięknie. Okej. Okay. Ciekawe jak to się zasila. By flame, czyli pewnie... O, caster się tutaj zawiesił. Czyli... Czekam, czekam. O, na pustynię muszę skoczyć po kwiaty kaktusa. Bo aż 5 potrzeba. Dziwne, że mnie pszczoła zaatakowała. O, ile miodu i ty. Miło. Czyli będzie pszczoła. Te pszczoły są jeszcze trochę pobugowane. Mam nadzieję, że prędzej czy później tam naprawią. Miodek, miodek, grzybek. Nie, ja idę po kwiat kaktusa. Gdzie kaktusy rosną? Tutaj rosną dwa, tutaj trzeci. Na północy. Muszę uważać na te psy. Na północy. Ciekawe, czy kaktusa mogę teraz... Kaktusy tylko latem nie są. Tak, tylko latem są kaktusy. Czyli teraz nie pozbieram niestety, no kicha trochę. Widzę jakieś flowery też rosną, miło. Pozbieram. By życie lekko odnowić. Ja idę po drzewo. Drzewo potrzeba jak zwykle. Bez drzewa nie ma niczego. A ty jest, u nas rośnie. Ja idę tam. Albo te drzewa. I oczywiście żaby biegają, bo jakby inaczej. Dzień bez żaby to dzień stracony. Szczególnie po tym ostatnim deszczu, co w ostatnim odcinku był. No kurczę. Też chcę się powiedzieć. Odejdź żabo ode mnie, nad się nie zbliża. Jak będzie się żaba do mnie zbliżała, to... Zwieje po prostu, bo nie mam zamiaru z tymi żabami walczyć. A latem będę musiał jakoś uważać... A, na lato będę musiał zrobić endemik o tego. Zjeść od razu. Tego, to drugie ognisko chłodzące, żeby po prostu jakoś przetrwać to. I wychodzi na to, że będzie potrzeba naprawdę porządną ilość... Oho, super! Dwa! No, poważnie! Hmm.
Wszystko chce mnie zabić. Ja się tak nie bawię. Żaba, pająki, drzewce, no co jeszcze? Zostaw! Drzewiec będzie za mną lazu. No, mógłbym go do wioski świń spowodzić ciągnąć. To nie jest taki głupi pomysł. Ła! Chodź drzewko. O, fajna muzyka. W wiosce świń spróbuje przetrwać noc. To już powiedziane, spróbuję. Mam nadzieję, że on przyjdzie za mną tutaj. I w dzień się po prostu świnie nim zajmę, mam nadzieję. Okej. Światło byle jakie, żeby było na noc po prostu. Granie tą postacią to był trochę błąd, mi się wydaje jednak. Zobacz mi ile gotowany kwiat kaktus mi daje. Sanity 15, ładnie, ładnie. Już nie spodziewałem, raczej lód mogę. A, okej. Okay. To było głupie. Pogasiłem sobie blisko. Jajajajajajaj. To jest jego problemy trzeciego świata. Ale to kurna jest naprawdę. Jak nie też żab, to kurde drzewce mi wywołałem. Jeszcze zdrowy rozsądek mi spada. No. Ja podziękuję za taką grę. Poważnie. Dwie tu z przeciwnych stron. Drzewiec chyba sobie dał spokój ze mną, ale chcę go tu ściągnąć, żeby... No po prostu ściągnąć. Może Magicka bym zaczął wtedy mógł robić. No. Jakąś magię bym mógł zacząć wytwarzać. Dajcie mi już dzień, bo mi tu coś trafi. Prędzej czy później. Proszę sobie drzewa nazbierać? Nie, nie nazbierałem nic oczywiście. My się ugają z potworami, żabami i tym wszystkim innym. No kurczę. Powiedziałem chyba coś. Zostawcie mnie w spokoju. To jest taki sam w tym świecie. Biedny, biedny ja. Chodźmy. Nie mogę mnie odgotować. Okej. Okay. Drzewie, gdzie jesteś? Where are you, drzewcu? O, macki są nawet. O, idzie. Idzie mój kolega. Mój kolega drzewiec. Bo w życiu każdego przychodzi taki moment, że po prostu problemy go kochają. W tym wypadku tak było i ze mną. Jest Chester. Myślę, że mi Chester jeszcze nie zginął. No da fuk. Chester. O, tu jest. Już się bałem, że mi Chester gdzieś zniknął. No tak, pamiętacie w ostatnim odcinku, co prawda udało mi się niby wywołać tego, nazwijmy to wilka z lasu, ale niestety skończyło się na tym, że mi gra skraszowała i wszystkie, cały mój postęp poszedł się. Zostaw mojego Chestera. Nawet to, co tutaj postawione miałem, się poszło. Więc to było, czekajcie, wy zajęcie, okej. Okay. Zabiję to już, serio.
żeby miał czym ją mieć. To by było. Miło, co nie wypadek miło. Szkoda, że teraz cała armia pszczół mnie goni. Ja widzę, pszczoły się tłuką z... Pszczoły kontra żaby. Oczywiście tym razem żaby nie mają żadnych szans. Dobra, miodek sobie zbiorę. I może uda mi się w końcu tego strażaka postawić. W spokoju. Tak tutaj, żeby po prostu mi na całej farmy. To było, że po prostu... Oczywiście całe moje drewno poszło się... Nie wiem, czy nie schowałem drewna. Chyba schowałem drewno. Głupia żaba, głupia. Głupia żaba. Okej, let's chest. Nie pamiętam, gdzie moje drewno wsadzi. Miałem dużo... O, mam dużo drewna, masz szczęście. Próbowałem po raz drugi, wiecie, wywołać tego... darmozjada, ale nie dał. Brany ładuj. Aha. Fajne to jest! Fajnie działa! Ale oczywiście do działania będzie potrzebował ogromną ilość pewnie wszystkiego! Jak zwykle. Dużo tych żądek leży, widzę. Ale co ja mam z nimi robić? Co ja bym chciał zrobić dzisiaj? Właśnie nawet nie wiem, co ja chciałbym zrobić jeszcze. Pewnie jakoś zdrowy rozsądek sobie przywrócić. A, to grzyby. Grzyby będą miał zdrowy rozsądek najlepiej. Tutaj sobie coś ugotować do jedzenia, żeby było. Tak. I miód. Albo nie, miód sobie zostawię, bo mi się przyda w innym momencie. Okej. Okay. Miód mógłbym ten... na tego. Jak to się nazywa? Kurde, nie pamiętam. To jest posiane? Nie wiem nawet. Nie, nie posiane nic. Jak to możliwe? Okej. Okay. Kurde, się gubię, co ja mam zrobić. A, farmę zrobię. To jest dobry pomysł. Tego wolę nieść, tego wolę nieść. Sirku nie mogę zjeść, całe szczęście. Okej, okay, pięknie. Kolejna farma. To mnie cieszy. Pięknie. Okej, okay, tutaj jakoś krzywa, ale okej. Okay. To od razu zasieję. Teraz pójdę po grzyby. O, teraz dobra pora, żeby pogrzybić. Te zielone, bo znowuż może sobie odnowić ten, a nie mogę się nawet przespać na miocie. Jeden grzybek. Ta postać jest naprawdę, naprawdę ciężka. A drugi grzybek. Ej. Chyba pieski idą. Tak, pieski idą. To ja szybko zrobię sobie pochodnię drugą, żeby noc przetrwać. I się zaczaję przy pająkach, żeby tu pająki się tłukły. Kurde, ale jak? Przecież no niedawno przecież z tym tłukłem też. O, kiszka, miło. Biorę. Ale to pająków jest, kurde. Tłuczcie się, proszę was bardzo. To se za Juma. Zagryzione, bez problemu. To jumne. Czy da? Czemu psy się na pająki nie rzucają? Chester, uciekaj! Kurde, Chester mi padł.
ja wracam do bazy. Kurde, Chester padł, ale ciekawe czy tam w Chesterze miałem coś ciekawego tak naprawdę. Tego to nie wiem. Przynajmniej udało mi się ciut lepszą broń wystukać. O, miód, miło. Wiecie, drugie, okej. Szybko, szybko do bazy, szybko, szybko. A, wieś. Szybko, szybko dajcie drewno, drewno dajcie, szybko. Czerkowalnik będzie. Na dobry początek oczywiście. Jest moje drewno, jest moje drewno, pięknie. Kubki nawet nie będę wsadzał, bo to się... O, co to jest? Coś nowego. Ojej, mody mi się powyłączały. Trzeba je włączyć. Przy okazji mi się gra zapisze. O, moc. Tak, always o status. Okej. Okay. Tak, rozumiem. U mnie całkiem, powiem wam, wtedy jak zacząłem ten gonić się w kierunku tego pana miłego, to mi całkiem gra skraszowała. Durian, czyli to ten śmierdzący, tak? Jo, szybciutko. Ej, kanapka, nice. Ta kanapka daje. Sanity 5. No i fajna. Zdrowia mam dużo, czyli mogę po prostu tymi się grzybami obżerać po prostu. No zobaczmy, co ugotowany owoc durian mi da. Hunger 25. Nie jest jakieś to super wspaniałe, powiem szczerze. Cukierki. Cukierki to jest 3 miodu i coś tam. Okej, okay. Czyli miód muszę zbierać. Okay. Marcheweczkę. Szkoda tylko, że mi mój biedny Chester zginął. Szkoda Chestera. Dobry był z niego. To bym mógł na złoto zamienić, to też mogę na złoto zamienić. To bym mógł łapki porobić. O, tutaj różne rzeczy. Kubki tu. No i się wszystko zgadza. Oprócz tego, że znowuż to. Łapka. Nawet dwie. Przynajmniej z jednej strony to. Mam więcej miejsca w plecaczku. Młotek bym mógł zostawić też. Mi jest niepotrzebny w chwili obecnej. I czapkę. A tak, resztę to mogę mieć ze sobą. Muszę iść odzyskać rzeczy z mojego... pana Chestera. Polowałbym też na pszczoły trochę, żeby po prostu może zrobić już kolejne ul, bo chciałbym w miarę szybko zrobić kolejne ule, żeby po prostu mieć produkcję cukierków. Bo cukierki pozwolą mi bardzo w ładny sposób... tego, jak to się nazywa. Produkować coś tam. Czerwony gem, nice. Mięso by mi się przydało, jakiekolwiek mięso. Chodźmy do świniaków. Jakbym miał dwa mięcha, to powinna być macka. Nie. Po co ja do świniaków wlazłem, to ja nie wiem. Cały ja, nie wiem po co na to być lat. O kurczę, 62. Ale widzę, że jeszcze nie, że to jeszcze nie jest lato. Temperatura jest duża, ale to jeszcze nie jest lato. To szczęście. O, kwiecistych jakiś się nie robi. Nie. Wypało, nie.
Winterheart, nie. Passion Melon, Ice Cube, Pikachu, nie. Carter, Brushheart, Deeper West, Renzy, no to chyba nie tutaj. Science by było? Nie. Survival bardziej. O, Survival przecież to jest. Kurde! Coraz bardziej sobie to uświadamiam czasami. Co mi potrzeba do zrobienia siatki? Na przykład. Nie, też nie ma tej koszuli. Gdzie on jest? Nie wiem. Ale co mi potrzeba do zrobienia siatki na upady? Wasilku, okej. Okay. Wyłapię sobie trochę pszczół. Oczywiście to będzie tak, że będę denerwował inne pszczoły, ale to jest ryzyko, które jestem gotów podjąć. Na chwilę obecną. Okej. Okay. Survival. Pięknie. Jeszcze glina jedna. Okej. Okay. Mogę sobie zrobić łapkę na... Nie do tej skrzyni, do tej. Okej. Okay. Idziemy łapać bzdzioły. To jest zwykła bit, tak. Ale co za tym idzie, by się przydało też te pszczoły powyłapywać jakoś, bo... albo pozbyć się ich całkiem. Bo one będą mnie atakować, jak będę rozwalał ule, a ule muszę rozwalać, aby zdobyć coś tam. Na tych kurde udek. Za dużo masz pszczoły. Tyle problemów, że hej. Tak, teraz szybko do ogniska podłożyć może. Aby mnie nic nie zjadło w nocy. Nawet nie wiem, w którym momencie już teraz jestem. Tyle razy gra mi już skraszowała tym razem. A czy ogólnie, że hej. Nie chcę Thermal Stone'a brać. A, to jesteś. A, to jakieś inne nasionko, okej. Okay. Na pewno, patrzmy, knapka mi odnawia dużo zdrowia, to już pamiętam. A ja bym mógł może coś... Nie, na razie nie chcę też nic tak gotować, nie wiadomo co, wszystko z lodówki po prostu pochowam. Porobię sobie po prostu, wiecie, taki porządek, póki tutaj jestem. Nasiona na pewno będę chciał coś przesadzać, albo dać po prostu... O, nasiona! Dobrym sposobem po prostu, żeby odnawiać je, jest dawanie je ptakowi, który po prostu jeje. Dziwnie, co zabrzmiało, jeje. Je te nasiona. I po prostu... i zwraca nam coś tam. Tak, bo chciałem sobie zrobić bikepera. Coś tam. A muszę sobie... A, grzyby schowałem do lodówki, a grzyby miałem zjeść. Powiem wam, że coraz gorzej się robi tak naprawdę, szczególnie jak nie uważam, nie łażę w zbroi, po prostu robię jakieś głupie rzeczy. Na pewno by mi się przydało znowu więcej drewna, więcej wszystkiego tak naprawdę. Kiszki. Fiszkę raczej, tak? To. I wróćmy po rzeczy z Chestera. Prawda, teraz ich nie uży... A, miałem sobie zrobić tego. To. To potrzebuję zrefajnować jedną linię. To chyba będzie ostatni dzień. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo... Nawet jak odcinek będzie krótszy, to was za to przepraszam, ale... będę miał tyle się z tym użerania, że... Ja dziękuję. Więc przepraszam was za to, że jeżeli odcinek jest krótszy, bo nie wiem. Co miałem zrobić tego?
Serio? 10 aż? 10 od jednej pszczoły? To jest niepoważne lekko. To jest naprawdę niepoważne. Miałem po rzeczy jeszcze stara iść. Tam było chyba letnia pana i kilka innych rzeczy, które mimo wszystko mogą się przydać. A tam jest ta jednoosobowa orkiestra. Też nie wiem, do czego ona służy jeszcze. Chcieliby trzeba ją wypróbować. Kurde, będzie problem. O, czerwony gem. Czerwony gem zawsze się przyda. I uciekam z bagiem. Ciekawe, czy jak zagram na tym flecie, to się pszczoły uspokoją. Nie wiem. Na pewno muszę jeszcze trochę pszczół nałapać ze dwie i rozwalić jeden ul, co będzie dość ciężkim zadaniem. Szczególnie to rozwalenie ula. Gdzieś tutaj powinien być jakiś... O, na ten na dół próbuję zerknąć. O, jest pszczółka. Pszczoły lecą za mną. Przydałoby się mi tutaj żaby. Przydałoby się, ale oczywiście nie. Tutaj jest ten skoczek. Jak to rozegrać z tymi pszczołami, bo one wszystkie wracają do ula. Ta odleciała. Tak by można niby zrobić. Wszystkie. O, ej. Poważnie? We mnie piorun walnął? Rozdzielać te pszczoły, założyć zdrowie i spróbować je wyłapać. Okej, witam was po kolejnym cięciu. Jak widzieliście, znowuż dostałem crasha pod koniec. Znaczy w dniu, gdy polowałem na pszczoły w dniu 54, więc postanowiłem po prostu zrobić tutaj przerwę taką, że ja samemu postaram się jak najwięcej pszczół nałapać, zniszczyć 1-2 ule i po prostu widzimy się w dniu 54, czy 55. Przepraszam was za takie cięcie, ale po prostu gra mi do tego zmusiła, a więc hejka wam, cześć.